Na chwilę obecną prowadzimy trzy rozmowy z trzema zawodnikami, ale te rozmowy naprawdę są tak trudne, że na chwilę obecną mogliśmy opowiedzieć, że jesteśmy dalej niż bliżej dogadania się czy porozumienia z tymi zawodnikami. Zobaczymy. Na chwilę obecną... Jeśli te rozmowy nie wypalą, to będą rozpatrywani jacyś inni kandydaci, dalsze poszukiwania, czy już zostaniecie w tym składzie, który jest? Nie, zostaniemy, ponieważ rozmawialiśmy też z trenerem. Trener powiedział mi, że fajnie by było, gdyby któryś z tych nazwisk się pojawiło, ale jeżeli się nie uda, trudno. Jemu nikt więcej nie jest w razie co potrzebny. Zadowolony jest ze składu, który będzie. No i oficjalnie mogę śmiało powiedzieć a propos rozmowy z panem trenerem, czyli z Kimem, mogę śmiało powiedzieć, że Kim zostaje na kolejny sezon jako pierwszy trener naszej drużyny. Nie było, rozumiem, żadnych wątpliwości. Oceniacie jego pracę bardzo dobrze i uważacie, że wykonał wszystkie założone cele. Jak najbardziej. Podoba nam się jego styl pracy, podoba nam się jego profesjonalizm. Zawodnicy są zadowoleni, reszta sztabu szkoleniowego. My z meczu na mecz coraz bardziej go poznawaliśmy, z rozmowy na rozmowę. I to było tylko moim zdaniem przepieczętowanie, że tak powiem, tego tematu uściśnięciem ręki i podpisaniem kontraktu. No to gadaliście się tylko na rok czy na dłużej, tak jak z kilkoma zawodnikami? Na rok z możliwością przedłużenia. Zobaczymy, co to będzie.